serii na temat występów Polaków na dużych imprezach doszliśmy do tego najlepszego 2016. Jest koszulka, będą ciekawostki. Tylko subika z dzwonkiem i łapki w górę od Was nie ma. Jest to lecimy. Już kwalifikacje wskazywały, że możemy osiągnąć coś więcej. W końcu po raz pierwszy w historii pokonaliśmy reprezentację Niemiec. 2-0 u siebie na Narodowym. Wygrana z Irlandią Północną była naszym historycznym pierwszym meczem wygranym na Mistrzostwach Europy. W 2008 i 2012 szczytem były remisy z Austrią, Grecją i Rosją. Ba był to pierwszy przypadek od Mundialu 1974, że wygraliśmy pierwszy mecz grupowy na dużym turnieju. Tak samo wcześniej, tylko w 1974 mieliśmy pewny awans z grupy po drugim spotkaniu, choć tu dodatkowo pomogło możliwe wejście z trzeciego miejsca. W całym turnieju Euro 2016 straciliśmy zaledwie 2 gole, najmniej w jakimkolwiek naszym turnieju mistrzowskim w historii. Problemem była jednak ofensywa i zaledwie 4 bramki. 2 Kuby Błaszczykowskiego i po jednym Roberta Lewandowskiego i najbardziej nieskutecznego Arka Milika. Gol Roberta Lewandowskiego z Portugalią był w tamtym momencie drugim najszybciej strzelonym w historii Mistrzostw Europy, wynik ten poprawił jednak na kolejnym Euro w starciu z nami Szwed Forsberg. Nigdy przed Euro 2016 na dużym turnieju nie braliśmy udziału w konkursie rzutów karnych. Ba nawet dogrywka nam się nie zdarzyła, a tu aż 2 razy. Do półfinału jeszcze bardziej historycznego rezultatu było tak blisko. No i niektórzy wciąż czekają na powtórzenie karnego Błaszczykowskiego. Ba był to pierwszy przypadek od Mundialu 1974, że wygraliśmy pierwszy mecz grupowy na dużym turnieju. A teraz przejdźmy do turniejowej koszulki z Euro 2016. Biało-czerwona z typowego śliskiego materiału. W kółku znajdziemy naszą flagę z dopiskiem Polska, a z drugiej strony pełne logo turniejowe mistrzostw rozgrywanych we Francji. Po środku ciekawy czerwony kołnierzyk, czerwone są też boki również pod rękawkiem. Na jednym z nich napis UEFA Euro 2016 France. Od wnętrza metka również z logo turnieju, a także ciekawym wręcz ludowym biało-czerwonym wzorem od środka. Z tyłu jeszcze dopisek UEFA Euro 2016 i tyle. To jeszcze nie wszystko w szafie fana. Dlatego tak ważna jest Wasza pomoc w zdobywaniu subików z dzwonkiem i łapek w górę. Dziękówka.